Dzień dobry. Zapraszam Cię na trzecią lekcję biologii. Jak widać, mamy się teraz zająć obserwacjami mikroskopowymi. Z tym, że na początek informacje organizacyjne, nazwijmy to techniczne. A zatem, to już wiesz, że obserwacje w biologii oraz doświadczenia są głównymi metodami poznania naukowego. Wiesz także, że obserwacje prowadzi się tak zwanym gołym lub uzbrojonym okiem, to znaczy z użyciem przyrządów, takich jak lupa, mikroskop czy też lornetka. Natomiast czego dzisiaj się nauczysz? Mianowicie podzielimy sobie obserwacje biologiczne na makroskopowe i mikroskopowe. Wreszcie pokażę Ci, z jakich zasadniczych elementów zbudowane są mikroskopy optyczne i elektronowe oraz jakie powiększenia obrazów w nich uzyskujemy. Wreszcie powiem, jak należy postępować, aby dobrze przeprowadzić obserwację mikroskopową oraz przygotować prosty, świeży preparat mikroskopowy. Wreszcie ustalimy sobie, jakie są zasadnicze cechy obrazu mikroskopowego oraz jak należy go poprawnie rysować. W związku z tym plan lekcji przedstawia się następująco. Po krótkim wprowadzeniu przejdziemy do scharakteryzowania obserwacji biologicznych, i tu pojawi się podział na obserwacje makroskopowe i mikroskopowe. Następnie przejdę do omówienia budowy i zasady działania mikroskopów optycznych, czyli świetlnych. Wreszcie pokażę przygotowanie prostego preparatu mikroskopowego, następnie porozmawiamy o zasadach mikroskopowania, w każdym razie tych podstawowych i wreszcie przejdziemy do omówienia budowy i zasady działania mikroskopów elektronowych. Zobaczymy także, jakie mają możliwości. Lekcję zakończę standardowe podsumowanie, a zatem bierzemy się do pracy. Zaczynamy zatem od charakteryzowania obserwacji biologicznych. I jako, że mamy tutaj do czynienia z metodą naukową, warto wymienić sobie ważne cechy obserwacji biologicznej, jako właśnie metody naukowej. A zatem obserwacja biologiczna powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami naukowymi. Co dalej? Może odbywać się w środowisku naturalnym i tak rzeczywiście jest najczęściej, ale także w warunkach sztucznych. I wreszcie obserwacja, o tym już mówiłem, nie może wpływać na obserwowany obiekt lub obiekty. Obserwator po prostu jest całkowicie bierny. I sprawa kolejna. Zwykle obserwacja powinna zawierać dane czasowe. Takie na przykład jak datę, czy też czas, długość trwania obserwacji, pora doby. To są różne elementy, które mogą być bardzo przydatne tutaj. Tym, że jeśli chcemy przeprowadzić obserwację biologiczną no właśnie w sposób naukowy, musimy także mieć świadomość, że obiekty biologiczne mają bardzo różną wielkość. I do opisu takich parametrów tych obiektów, jak na przykład długość, szerokość czy ogólnie, powiedzmy sobie wielkość, musimy używać precyzyjnych jednostek miary długości, odległości. Duże organizmy, na przykład takie jak człowiek, Powiedzmy sobie dinozaur, żyrafa czy lis, takie obiekty możemy charakteryzować nawet używając podstawowej jednostki miary układu SI, jaką jest 1 metr. Trzeba jednak pamiętać, że większość obiektów biologicznych po prostu jest mniejsza. Zatem, na przykład, do charakteryzowania nie wiem, średnicy jelita człowieka, czy też wielkości liścia moczarki kanadyjskiej. Użyjemy mniejszej jednostki, jednego milimetra. 1000 milimetrów to jest jeden metr. A zatem zapiszmy sobie, że milimetr, czyli tysią, tysięczna, przepraszam, część metra, 10 do minus trzeciej. No to właśnie jest taka rzeczywiście wygodna jednostka, która pozwala nam już charakteryzować wygodnie pewne elementy, na przykład budowy dużych organizmów, albo największe komórki. Możemy w ten sposób opisywać. Z tym, że to wciąż nie rozwiązuje problemu, dlatego że większość komórek, a także struktur komórkowych, tutaj widzimy przykłady tylko, jest jeszcze mniejsza i tu przyda się mniejsza jednostka miary odległości, mianowicie mikrometr. Jeden mikrometr to milionowa część metra, 10 do minus 6 metra, czyli 1000 mikrometrów składa się nam dopiero na 1 mm. Natomiast obiekty jeszcze mniejsze, takie jak na przykład wirusy, niektóre struktury komórkowe lub szczegóły budowy struktur komórkowych, są tak małe, że mikrometr, szczerze mówiąc, też jest mało wygodną jednostką. I wówczas, jeśli tak można powiedzieć, wkracza do akcji nanometr. Otóż nanometr to 10 do minus 9 metra, czyli miliardowa część metra. A zatem 1000 nanometrów składa nam się na jeden mikrometr. I te dwie jednostki, mianowicie mikrometr oraz nanometr, będą bardzo często wykorzystywane przez nas przy omawianiu różnych obiektów biologicznych. I teraz sprawa druga. Mamy tutaj różne przykłady obiektów o bardzo różnej wielkości, a zatem powinniśmy teraz rozwiązać problem natury technicznej. W jaki sposób można skutecznie obserwować obiekty tak różniące się rozmiarami? Problemem jest tutaj rozdzielczość ludzkiego oka. Ściślej mówiąc, zdolność rozdzielcza. To jest taka odległość między dwoma punktami, gdy jeszcze obserwujemy je jako punkty odrębne, a nie jedną plamkę. Zatem proszę bardzo, przyjmijmy teraz o właśnie. To jest punkt i to jest punkt. Widzimy je jako punkty odrębne. Jeśli zmniejszymy odległość między tymi dwoma punktami, wciąż widzimy, to znaczy, że zdolność rozdzielcza naszego oka jest dostatecznie duża. Ale gdzieś jest taki punkt, że już nie będziemy widzieć ich jako punktów odrębnych. I ta minimalna odległość między punktami, gdzie widzimy je jeszcze jako odrębne, to właśnie jest zdolność rozdzielcza. I w przypadku oka ludzkiego, zdolność rozdzielcza, proszę bardzo, sięga raptem. Uwaga, sięga nieco ponad 100 mikrometrów. Ściślej mówiąc, praktycznie najmniejsze obiekty, jakie możemy obserwować tak zwanym nieuzbrojonym okiem, mają około 200 mikrometrów, czyli 0,2 mm. Teoretycznie ta wartość jest jeszcze mniejsza, dlatego w niektórych źródłach możesz zetknąć się nawet z taką wartością 85 mikrometrów, czyli no w zaokrągleniu to będzie mniej więcej 0,1 mm. Ale bardzo mało ludzi tak dobrze widzi. Tutaj w końcu pojawiają się różnego rodzaju ograniczenia. No dobrze, zatem praktycznie mamy gdzieś granicę 200 mikrometrów jako zdolność rozdzielczą, czyli te mniejsze obiekty nie będą po prostu przez nas widziane. Co dalej? Możemy zwiększyć możliwości obserwacyjne w ten sposób, że zastosujemy lupę i wówczas będziemy mogli obserwować obiekty no powiedzmy sobie wielkości do 10 mikrometrów, czyli o rząd wielkości mniejsze. I tu właśnie w tym miejscu jest bardzo umowna i oczywiście płynna granica pomiędzy, uwaga, obserwacjami makroskopowymi, czyli takimi, które prowadzi się przy pomocy tak zwanego oka nieuzbrojonego lub lupy, a obserwacjami obiektów mniejszych. To będą obserwacje mikroskopowe. Czyli tutaj będziemy już musieli użyć mikroskopu. Zaprzęgnijmy zatem teraz mikroskopy optyczne, nazywane też świetlnymi, do tego, żeby zobaczyć hmm, niewidzialne, czyli obiekty, które mają wielkość poniżej zdolności rozdzielczej oka ludzkiego. Tu warto wrócić do nazwy, dlatego że od angielskiego light microscope, Często mówi się na mikroskopy optyczne po prostu mikroskopy świetlne. I powiedzmy sobie tak: w szkole średniej będziemy używali tych pojęć zamiennie. Natomiast zobaczmy teraz, jakie są możliwości mikroskopu optycznego, czyli jakie obiekty będziemy mogli obserwować skutecznie, wykorzystując takie narzędzia. Otóż mikroskop optyczny, czyli świetlny, wykorzystuje fale światła widzialnego, które przechodzą przez preparat i. Ma zdolność rozdzielczą rzędu pół mikrometra. Teoretycznie najbardziej wyrafinowane mikroskopy tego typu mają nawet zdolność rozdzielczą 0,2 mikrometra, ale w praktyce jest to tak naprawdę pół mikrometra. Oto właśnie gdzieś ta wartość. Czyli w stosunku do oka nieuzbrojonego będziemy mogli już obserwować obiekty rzeczywiście wielokrotnie mniejsze. Dlatego, że mikroskop świetlny umożliwia nam. Powiększenia do około 1000 razy. I znowuż teoretycznie może to być nawet 2000 razy, ale powyżej tysiąca razy kontrast obrazu bardzo się zmniejsza. Zatem obserwowanie przy powiększeniach większych, powiedzmy sobie, no jest już bardzo trudne i obrazy są mało wyraźne. A skoro mówimy o powiększeniu, to warto w tym momencie zauważyć, że jest to stosunek wielkości obrazu obiektu do rzeczywistej wielkości tego obiektu. Czyli jeżeli widzimy obiekt, który ma 10 mikrometrów i powiększymy go tysiąckrotnie, wówczas będziemy mieli obiekt o wielkości 10 mm. Przejdźmy zatem teraz do budowy mikroskopów optycznych. Otóż w takich urządzeniach wyróżnia się dwa układy: układ optyczny i układ mechaniczny. Na układ optyczny składa się, tak jak w przypadku tego mikroskopu, źródło światła to jest po prostu żarówka. Z tym, że niektóre mikroskopy mają specjalne żarówki, są wreszcie też prostsze mikroskopy, które mają po prostu lusterka, które odbijają światło i kierują do kondensora, to kolejny element układu optycznego. Dalej mamy obiektyw, a ściślej mówiąc obiektywy, dlatego że współczesne mikroskopy najczęściej mają więcej obiektywów. I wreszcie częścią układu optycznego jest okular, do którego to okularu dosuwamy oko i możemy oglądać obserwowany obiekt, albo w tym miejscu umieścimy kamerę, która będzie rejestrowała po prostu ten obraz. Tyle w tej chwili jeśli chodzi o układ optyczny. Zatem teraz układ mechaniczny. Podstawę standardowego mikroskopu tworzy oczywiście statyw, to jest część mechaniczna. I do statywu dołączony jest stolik. Stolik często jest ruchomy, umożliwia przesuwanie preparatu, to bardzo wygodne. Dalej mamy tak zwany rewolwer, to jest uchwyt, w którym zamocowane są obiektywy i którego obracanie umożliwia zmianę obiektywu. Dalej, dalej mamy to w którym Umieszczony jest okular, czy też okulary. I kolejna ważna sprawa. Otóż częścią układu mechanicznego są dwie śruby. One dzisiaj najczęściej umieszczone są koncentrycznie. Na zewnątrz jest tak zwana śruba makrometryczna, która umożliwia zgrubne nastawienie ostrości, zgrubne ustawienie odległości między preparatem a obiektywem. I wreszcie bardziej wewnątrz umieszczona śruba mikrometryczna, która służy do nastawiania ostrości, już takiego dużo bardziej. Precyzyjnego. A teraz spójrzmy, jak działa mikroskop optyczny. Wyobraźmy sobie więc, że dysponujemy mikroskopem lusterkowym tu mamy lusterko, źródło światła światło odbite od lusterka kierowane jest do kondensora. Jego soczewka skupia światło, wiązkę światła na preparacie. Tu mamy właśnie preparat, i światło przechodzi przez preparat. Tam fale świetlne ulegają załamaniu, a także pochłonięciu, i światło po przejściu trafia do soczewki obiektywu, a z niego do soczewki okularu, i wreszcie do oka obserwatora lub urządzenia rejestrującego. Obserwator widzi obraz na tym schemacie o to właśnie jest obraz, który jest tej wielkości. A zatem, Obraz uzyskiwany w mikroskopie jest po prostu powiększony. Zerknij teraz na zdjęcie, które jest kolarzem. Tutaj widzimy obiektyw, tu widzimy szkiełko podstawowe, mikroskopowe, na którym po prostu narysowano strzałkę. W tym miejscu zaś nałożyliśmy zarejestrowane przez kamerę obraz tej strzałki widzianej, powiedzmy sobie, no właśnie w okularze, tak byśmy widzieli ją w okularze, co zwraca uwagę. Ano, właśnie to, że ta strzałka jest rzeczywiście ewidentnie większa. Ale ona ma też jeszcze inną cechę. Mianowicie, jeżeli spojrzymy, strzałka tutaj jest skierowana w naszą stronę i krótsze ramię ma po naszej lewej stronie. Natomiast na obrazie jest dokładnie odwrotnie. Strzałka skierowana jest, powiedzmy sobie, do góry, a krótsze ramię jest z naszej prawej strony. Dlaczego? Dlatego, że układ optyczny, który tworzy obraz, powoduje, że jest on odwrócony. I te dwie cechy obrazu mikroskopowego są dla nas rzeczywiście bardzo ważne, czyli obraz jest powiększony i odwrócony. Naszym kolejnym zadaniem będzie przejrzenie się w jaki sposób przygotowywane są preparaty i tutaj zrobimy sobie to na prostym przykładzie. Z tym że zanim do tego przejdziemy kilka uwag ogólnych. Mianowicie preparaty mikroskopowe przygotowuje się przy pomocy odpowiednich narzędzi. Tutaj widzimy taki standardowy szkolny zestaw narzędzi, które służą do przygotowywania preparatów. Wreszcie po naszej prawej stronie widzimy przykłady różnych preparatów. Mianowicie tu, te pantofelki, to jest tak zwany preparat świeży, czyli materiał został pobrany i wykorzystany od razu do obserwacji i nie został utrwalony. Na tej mikrofotografii mamy bowiem preparat, który został chemicznie utrwalony i taki preparat możemy oglądać dzisiaj, jutro, powiedzmy sobie za miesiąc czy też za rok. Natomiast tutaj taki preparat służy tylko do obserwacji na dzisiaj, na teraz. Przy czym zarówno preparaty świeże mogą być niebarwione, jak i specjalnie barwione, żeby podkreślić pewne elementy. I tak samo dotyczy to preparatów trwałych. A zatem na naszych mikrofotografiach mamy preparat świeży, to są pantofelki i jest to preparat niebarwiony i preparat trwały, ale barwiony i to są krwinki czerwone pewnego kręgowca. Przejdźmy zatem teraz do pewnego prostego przykładu. Powiedzmy sobie, że postawimy następującą hipotezę. Mianowicie, moczarka kanadyjska, roślina cechuje się komórkową budową. Aby to sprawdzić, po prostu wykorzystamy prosty zestaw preparacyjny. Tutaj widzimy słoik, w którym właśnie znajduje się moczarka kanadyjska. Na tej fotografii widać, że przygotowanie preparatu będzie proste. Mianowicie przy pomocy pęsety po prostu odrywamy pojedynczy listek, kładziemy go na szkiełku podstawowym, to jest to duże szkiełko mikroskopowe rozciągamy go, rozprowadzamy się, tak można powiedzieć, następnie dodajemy kroplę wody. Chodzi o to, że w kropli wody światło przechodzi nam w sposób równomierny. Następnie właśnie ten listek i kroplę wody przykrywamy szkiełkiem, nomen nakrywkowym. Przy czym szkiełko to nakładane jest w ten sposób, że opuszczane jest niczym most zwodzony. Chodzi o to, żeby wypchnąć pęcherzyki powietrza. I tutaj na tej fotografii widzimy już właśnie opuszczone szkiełko nakrywkowe, natomiast tu widzisz bibułę, która służy do odciągania nadmiaru wody. A zatem przygotowaliśmy preparat i będziemy mogli przeprowadzić obserwację mikroskopową, aby zweryfikować naszą hipotezę. Przejdziemy teraz do omówienia zasad mikroskopowania, a także dokumentowania obserwacji mikroskopowych. I tutaj wykorzystamy preparat, który przed chwilą przygotowaliśmy, a także inny, ale wszystko po kolei. Zacznijmy od ogólnych zasad mikroskopowania. Przygotowanie mikroskopu, czyli czyszczenie części optycznych. Proszę bardzo. Dalej uruchamiamy mikroskop, włączamy światło, ustawiamy, jak to się mówi, światło, regulujemy rozstaw okularów. I w tym momencie możemy już przystąpić do położenia preparatu na stoliku. O, proszę bardzo, wykorzystujemy fakt, że jest to tak zwany stolik ruchomy. Wreszcie regulujemy ostrość śrubami, na początku makrometryczną, bardzo ogólnie, bo jak widać, o, ona mocno zmienia odległość między obiektywem a preparatem, a później dokładnie już śrubą mikrometryczną. Prowadzimy obserwacje. Możemy tutaj oczywiście wykorzystywać obiektywy o różnym powiększeniu, natomiast po obserwacji zmieniamy obiektyw na najmniejszy, bo on jest najkrótszy o najmniejszym powiększeniu, przepraszam bardzo. Dalej, oczywiście, będziemy musieli wyłączyć światło, schować mikroskop. Ale uwaga, będziemy dysponowali jakąś dokumentacją. W naszym przypadku ta dokumentacja to mikrofotografie, które wykonaliśmy, aby pokazać, że można uzyskiwać różne powiększenia. Mianowicie po Twojej lewej stronie pojawiła się teraz mikrofotografia, którą Pan Jan wykonał, używając tutaj okularu o powiększeniu 10 razy. Ta wartość zawsze jest podawana na obudowie. I jednocześnie używany był obiektyw o powiększeniu 10-krotnym. Razem mamy tutaj więc do czynienia z powiększeniem 100-krotnym, dlatego że powiększenie mikroskopu optycznego oblicza się w prosty sposób. Jest to powiększenie okularu razy powiększenie obiektywu. A teraz kolejna mikrofotografia. Tutaj widać już, że komórki są większe, a zatem, no, po pierwsze, potwierdzamy naszą hipotezę komórkowej budowy moczarki kanadyjskiej. Natomiast w tej chwili istotniejsze jest to, że tym razem wykorzystano do robienia mikrofotografii kombinacji okularu o powiększeniu 10 i obiektywu o powiększeniu 20-krotnym. Zatem tutaj mamy powiększenie 200-krotne. I trzecia mikrofotografia. Okular wciąż ten sam, powiększenie 10 razy, ale obiektyw powiększający już 40-krotnie, zatem 10 razy 40, czyli 400. Mamy tutaj mikrofotografię, którą wykonaliśmy przy użyciu powiększenia 400-krotnego. I sprawa następna. Mianowicie przechodzimy teraz do dokumentowania obserwacji mikroskopowej. Tutaj posłużymy się innym preparatem, który można bardzo łatwo Wykonać. Mianowicie chodzi o zebranie skórki łuski cebuli z wewnętrznej powierzchni łuski cebuli. Pobieramy fragment skórki, bardzo łatwo można go oddzielić. I po przygotowaniu preparatu w taki sam sposób jak w przypadku moczarki kanadyjskiej dokonujemy obserwacji. Mamy mikrofotografię, okular 10 powiększenie, obiektyw 10 <laughs> obiektyw 10 powiększenie. Zatem mamy tutaj 100 powiększenie i. Z tej strony mikrofotografia wykonana już przy dużo większym powiększeniu, bo 400-krotnym. I wreszcie najważniejsze w tym momencie w każdym razie, otóż dokumentujemy obserwację odręcznym rysunkiem. Zatem proszę bardzo, ten fragment został narysowany odręcznie przez naszego zaprzyjaźnionego ucznia i tutaj widzimy komórki o, proszę bardzo, łuski cebuli, skórki łuski cebuli, kolejne potwierdzenie komórkowej teorii budowy organizmów. Mogliśmy w końcu taką hipotezę też postawić. Tutaj widzimy jądro komórkowe. Co istotne, ten ktoś starał się wiernie odtworzyć układ komórek, nie rysował elementów, których nie widzi, albo które widzi bardzo słabo, nie siląc się po prostu na upiększanie rysunku. Natomiast kiedy dokumentujemy obserwację mikroskopową, musimy dodać informacje istotne, mianowicie zapisać, jaki był obserwowany obiekt, czyli tutaj mamy komórki cebuli i wreszcie warto dodać, pod jakim powiększeniem uzyskano ten obraz. A zatem myślę, że warto byłoby polecić Ci po prostu przygotowanie jakiegoś prostego preparatu mikroskopowego i przeprowadzenie samodzielnej obserwacji. Przejdziemy teraz do omówienia budowy i zasady działania mikroskopów elektronowych. A zatem, co daje nam użycie takich właśnie narzędzi? Jak już doskonale pamiętasz, mikroskop optyczny ma swoje ograniczenia, a zatem ma relatywnie małą zdolność rozdzielczą. Przypomnijmy, że to jest praktycznie gdzieś w granicach pół mikrometra, no może ciut mniej. A więc te mniejsze obiekty to już zresztą sygnalizowałem nie będzie można ich obserwować w mikroskopie świetnym. W związku z tym. Pojawia nam się mikroskop elektronowy, który zresztą został skonstruowany stosunkowo niedawno, bo dopiero w latach 30. XX wieku. A zatem mikroskop elektronowy od angielskiego Electron Microscope, czyli EM, to jest powszechnie używany skrót, jak widać, pozwala na obserwowanie obiektów oczywiście relatywnie dużych, ale także obiektów o rzeczywiście bardzo małej wielkości, tak się bowiem składa, że zdolność rozdzielcza, maksymalna takich mikroskopów to nawet 20 nanometra, a przypomnijmy, że nanometr to 10 do minus 9 m. Mało tego, powiększenia, które są tutaj uzyskiwane, są nawet rzędu 1 miliona razy. A zatem to już jest narzędzie, które pozwala obserwować naprawdę bardzo, ale to bardzo małe obiekty. Nawet takie jak pojedyncze cząsteczki. Jak to wszystko jest możliwe? Otóż zasada działania mikroskopu elektronowego jest inna. On nie wykorzystuje wiązki światła, tylko wiązkę elektronów. Pójdź więc teraz na bardzo proste grafiki, które przedstawiają. Budowę i działanie mikroskopów świetlnego i elektronowego. Zatem proszę bardzo, w mikroskopie świetlnym światło przechodzi przez preparat, jest powiększane i możemy obserwować obraz. Natomiast w mikroskopie elektronowym sytuacja jest zupełnie inna. Ten żółty element, który widzisz tutaj, to jest ogólnie przebieg wiązki elektronów, która emitowana jest przez taką specjalną lampę elektronową i ta wiązka. Podróżuje, jeśli tak można powiedzieć, w wysokiej próżni, ponieważ wiązka elektronów ma mniejszą długość fali niż wiązka światła, wyraźnie mniejszą, w związku z tym rozdzielczość takiego mikroskopu rzeczywiście jest wyraźnie większa. A zatem podsumowując, zamiast fali świetlnej wykorzystywana jest wiązka elektronów. Siłą rzeczy taki mikroskop nie może więc mieć szklanych soczewek. Ich funkcję pełnią elektromagnesy, to są cewki elektromagnetyczne, które wytwarzają silne pole magnetyczne i to pole magnetyczne skupia wiązkę elektronów na preparacie. Kolejna sprawa. Wyróżniamy dwa rodzaje mikroskopów elektronowych, dwa podstawowe: mianowicie mikroskop elektronowy transmisyjny, TEM, to jest skrót od angielskiego Transmission Electron Microscope. I mikroskop elektronowy scanningowy od angielskiego Scanning Electron Microscope, czyli po prostu SEM. Tych skrótów będziemy dość często używać. Spójrz teraz na dwa schematyczne rysunki. Jeden przedstawia przekrój przez TEM, a drugi przez SEM. A zatem Źródło elektronów. Specjalna lampa elektronowa. Tutaj mamy do czynienia właśnie z wysoką próżnią. Wiązka elektronów, która jest skupiana przy pomocy elektromagnesów, o czym mówiłem. Tu mamy bardzo, ale to bardzo cienki preparat. Przygotowany specjalną techniką. I elektrony po przejściu przez ten preparat, gdzie dalej ich przebieg jest korygowany, trafiają na matrycę detektora. To jest urządzenie, które często połączone jest z wziernikiem, ale nie obserwujemy bezpośrednio obrazu. To jest. Tylko po prostu wyświetlany obraz na monitorze. I tak działa mikroskop transmisyjny, bo wiązka elektronów przechodzi przez bardzo, ale to bardzo cienki preparat. I pod tym względem mikroskop transmisyjny przypomina mikroskop świetny. Natomiast mikroskop skaningowy także wykorzystuje odpowiednią lampę elektronową jako źródło elektronów. Tutaj także mamy do czynienia z elektromagnesami, ale uwaga, te elektromagnesy skupiają wiązkę elektronów na powierzchni preparatu. Preparat jest inaczej przygotowywany. On jest napylany metalem i ma powiedzmy sobie taką no, fakturę, ma pewną przestrzenną budowę. I ta wiązka w takim mikroskopie omiata preparat. Odbite elektrony padają na matrycę detektora i tutaj powstaje obraz. Tak więc w przypadku elektronu skaningowego Wiązka nie przechodzi przez preparat, tylko go skanuje, omiata. To powoduje, że w tych mikroskopach uzyskuje się różne obrazy. Ale zanim do tego dojdziemy, spójrzmy na zestawienie cech. Otóż mikroskop transmisyjny to właśnie ten, który pozwala na uzyskiwanie olbrzymich powiększeń i który ma tą niesamowitą zupełnie zdolność rozdzielczą. Mikroskop skaningowy pozwala na uzyskiwanie nieco mniejszych powiększeń, ale wciąż mamy tu imponujące 500 tysięcy razy. Mniejsza w porównaniu z tym jest także zdolność rozdzielcza 1 nanometr. No ale to w końcu wciąż bardzo, ale to bardzo niewiele. I teraz. W mikroskopie transmisyjnym ze względu na bardzo małą grubość preparatu, obraz, który powstaje po przejściu wiązki elektronów przez preparat, jest dwuwymiarowy. Tutaj nie ma praktycznie żadnej głębi ostrości. Natomiast mikroskop skaningowy tworzy obrazy trójwymiarowe, dlatego że one powstają po odbiciu wiązki elektronów od powierzchni Preparatu. I teraz kolejna sprawa. W jednym i drugim Mikroskopie można wykorzystywać tylko martwe obiekty. To są preparaty specjalnie przygotowywane. I tutaj powiedzmy sobie szczerze, niemożliwe jest tworzenie preparatów przyżyciowych. To oczywiście wada mikroskopów elektronowych. I tu jeszcze zauważamy, że soczewki, zwróć uwagę na cudzysłów, bo to nie są pra prawdziwe soczewki, no więc te w cudzysłowie soczewki są elektromagnetyczne. I teraz mikroskop transmisyjny i skaningowy, czyli mikroskopy elektronowe mają bardziej skomplikowane. Budowę są droższe w produkcji, dlatego w szkołach ich nie zobaczysz. Wreszcie, znacznie trudniejsza i kosztowniejsza jest preparatyka po prostu przygotowanie preparatów. Zatem dużo zależy od tego, jaki jest cel i jakie są uwarunkowania obserwacji mikroskopowych. Dlatego dzisiaj stosuje się nie tylko mikroskopy elektronowe, ale mikroskopy optyczne wciąż są w użyciu. Natomiast wracając do możliwości mikroskopów elektronowych. Przed Tobą dwie mikrofotografie. Z tej strony widzisz mikrofotografię wykonaną przy użyciu mikroskopu transmisyjnego. Możemy ją pokazać dzięki uprzejmości Uniwersytetu Stanowego w Teksasie. I tu widać, że nawet tak cienkie elementy jak błona komórkowa są bardzo dobrze widoczne. Z tym, że, tak jak już mówiłem, jest to obraz praktycznie dwuwymiarowy. W porównaniu z nim, obraz uzyskiwany przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego, no rzeczywiście jest porywający. On jest trójwymiarowy. Mało tego, ten obraz jest kolorowy. Z tym, że tu bardzo ważna sprawa otóż, ani obraz uzyskiwany w TEM, ani obraz uzyskiwany w SEM nigdy nie są kolorowe. Jeśli więc obserwujesz, o właśnie, jeśli oglądasz, przepraszam, taką mikrofotografię, to znaczy, że ona została pokolorowana. Tak się bowiem składa, że dzisiejsza technika graficzna pozwala kolorować obrazy, czy to będą uzyskiwane przy pomocy SEM, czy TEM. Ale to warto zapamiętać, że naturalnie to są obrazy po prostu czarno-białe. Pozostało nam już tylko podsumowanie, w którym skoncentrujemy się na obserwacjach mikroskopowych. Ale po kolei. Zaczniemy od tego, że w praktyce zdolność rozdzielcza ludzkiego oka nie pozwala na obserwowanie obiektów mniejszych niż 20 mm, czyli 200 mikrometrów. Dalej. Obserwacje obiektów relatywnie dużych o wielkości powyżej 1 setnej milimetra nazywamy ogólnie makroskopowymi, natomiast obserwacje obiektów o wielkości mniejszej niż 1 setna milimetra nazywamy obserwacjami mikroskopowymi. Sprawa następna. Do obserwacji mikroskopowych, siłą rzeczy, służą różnego rodzaju mikroskopy. Przy czym pierwszy rodzaj, mikroskopy optyczne albo inaczej świetlne, umożliwiają uzyskiwanie relatywnie niedużych powiększeń, powiedzmy sobie, że do nieco ponad tysiąca razy. Z tym, że możliwe są tu obserwacje przeżyciowe. Preparaty są świeże albo trwałe i często są też barwione. Obraz widziany w okularze mikroskopu świetlnego jest powiększony i odwrócony. Natomiast powiększenie obrazu oblicza się mnożąc powiększenie okularu przez powiększenie obiektywu. A teraz mikroskopy elektronowe. Zarówno mikroskopy transmisyjne, jak i scanningowe umożliwiają uzyskiwanie bardzo dużych powiększeń, bo tutaj wykorzystuje się wiązki elektronów. W przypadku mikroskopu transmisyjnego nawet do miliona razy. Z tym, że tego rodzaju mikroskopy nie pozwalają na prowadzenie obserwacji przyżyciowych, a przygotowanie preparatu jest dość trudne i kosztowne.